Dzień dobry. Gościem pierwszego odcinka mojego programu jest Marta Ludwiczek, absolwentka Humanitas, dziennikarka TVN24, pisarka, edukatorka, mama, trochę celebrytka. Dużo tych ról jak na jedną osobę, ale wszystkie ważne. Dużo tych ról, ale to dlatego, że pan rektor tyle mi ich przypisał, bo myślę, że pisarka to dużo powiedziane, autorka. Ale bardzo dziękuję za zaproszenie i za tą przemiłą zapowiedź. Miło mi cię widzieć. Zaprosiłem cię, ponieważ jesteś autorką książki, stąd ta pisarka. Choć książka edukacyjna, więc także edukatorka. Książki, która zyskała olbrzymią popularność, Jak nie wpaść w tarapaty, poradnik dla dziecka, mamy i taty. Książka poświęcona bezpieczeństwu dzieci. Dzięki popularności tej książki bywasz i w śniadaniówkach, no może nie jeszcze na czerwonych dywanach, ale w studiach telewizyjnych bardzo często. To takie twoje 5 minut teraz. Tak, chociaż mam chwilową przerwę od mediów społecznościowych, dlatego że pracuję teraz nad innymi rzeczami i chyba też potrzebowałam takiego małego oddechu, więc musiałam sobie na chwilę powiedzieć stop, ale rzeczywiście dużo tych zaproszeń się pojawia, jeśli chodzi o właśnie takie programy, które zajmują się i częściowo oczywiście tematami związanymi z bezpieczeństwem dzieci i rodziny, bo tym teraz się zajmuję właśnie. Za tą książką i za historiami, które w niej opisujesz, stoi osobiste doświadczenie i to dość dramatyczne doświadczenie. Tak, stoi osobiste doświadczenie, a właściwie chyba patrząc na to całościowo, splot różnych zdarzeń i to takich sprzed wielu lat, czyli kiedy zaczynałam jako dziennikarka tutaj na Śląsku i kontynuowałam swoją pracę no, w telewizji newsowej, więc przy takich tematach, które często dotyczyły dramatów dzieci, nie zdawałam sobie sprawy, że kiedyś taki dramat spotka też mnie i on się rzeczywiście wydarzył w naszym domu. Właściwie teraz mogę już powiedzieć, że dwukrotnie, bo mieliśmy dwie takie bardzo poważne sytuacje związane z moim dzieckiem, z moją córeczką Klementynką. I kiedy to wszystko się wydarzyło u nas w domu, przypomniało mi się wiele tematów, które realizowałam na antenie. Zaczęłam zgłębiać właśnie temat dotyczący tego, z czym dzieci, z czym rodzice najczęściej się borykają, jeśli chodzi o zdarzenia losowe. I to teoretycznie są zdarzenia, które, no ktoś może powiedzieć, wypadek. My nie mamy wpływu na to, czy nasze dziecko, nie wiem, przewróci się albo poleje gorącą kawą. No ale tak nie do końca jest. Ale możemy zrobić listę potencjalnych zagrożeń i jakoś próbować im przeciwdziałać. Dokładnie. Trzeba być świadomym. Trzeba być świadomym i trzeba też tworzyć świadomego człowieka. To nie jest tak, że jeśli mamy dziecko, to musimy czekać, aż ono będzie miało, nie wiem, 10-15 lat, żeby rozmawiać z nim o tematach ważnych, o tematach dotyczących bezpieczeństwa, tylko to robimy i powinniśmy robić od najmłodszych lat, nawet wtedy, kiedy nasze dziecko jeszcze nie mówi, to przecież ono nas słucha, ono nas naśladuje. I to jest ten moment, kiedy musimy zacząć działać. Tylko wiem też, że trudno jest myśleć o kwestiach bezpieczeństwa wtedy, kiedy nie mamy do czynienia na co dzień z takimi zdarzeniami, z takimi tematami. Praca dziennikarki wytworzyła we mnie takie poczucie, to nie jest dobre, ja tego nikomu nie polecam, ale jednak stworzyła takie poczucie, że ja muszę ciągle obserwować, że muszę być uważna i że muszę przewidywać, bo tyle tych dramatycznych zdarzeń w pracy zawodowej widziałam. Zresztą Śląsk to jest, czyli miejsce tutaj, gdzie działa redakcja, no obfituje w różnego rodzaju zdarzenia właśnie dramatyczne. W związku z tym, że to jest ogromna aglomeracja ludzi, więc tych zdarzeń jest bardzo dużo i no i właśnie, i one gdzieś w człowieku zostają. I kiedy ma się swoje dziecko i widzi się je w zwyczajnej sytuacji, może powiem tak, na przykład moje dziecko nigdy nie pozwala mi jej dotykać, przechodząc obok placu budowy, takich metalowych rusztowań, które są ustawiane przez pracowników. Nie pozwalam na to,
bo jednym ze zdarzeń, które doskonale pamiętam, jest historia chłopca z Bytomia, który grając w piłkę dotknął metalowego ogrodzenia i zginął na miejscu. Jego rodzice widzieli to, co się działo. Ktoś po prostu źle podpiął kable, doszło do jakiegoś zwarcia i prąd płynął po metalowym ogrodzeniu. To się nie powinno wydarzyć. To nie miało prawa się wydarzyć. Ale się wydarzyło, tak jak wydarzyła się tragedia gdzieś tam w tramwaju czy w autobusie, gdzie drzwi przytrzasnęły dzieciaka wychodzącego z tramwaju i też zginął gdzieś tam pociągnięty przez ten tramwaj. I takich zdarzeń jest bardzo wiele. Też pytanie, czy można było tego uniknąć? Dobrze się teoretyzuje po fakcie, ale pytanie, czy gdybyśmy byli świadomi, gdybyśmy byli bardziej rozważni i uważni na tego typu sytuacje, czy ich można uniknąć? Ty przekonujesz w swojej książce, że tak, tylko tu liczy się świadomość. Jestem o tym przekonana. Wiem, że nie wszystkiego w życiu unikniemy, bo są właśnie takie zdarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I też jeśli chodzi o dzieci, no to w ogóle nie możemy być pewni tego, co zrobią, nawet jeśli nam mówią, że wiedzą, że tak nie wolno, ale jestem przekonana i mam ogromną świadomość właśnie tego, że im więcej będziemy na te tematy związane z bezpieczeństwem rozmawiać, tym my jako społeczeństwo będziemy bezpieczniejsi, a to chociażby też z tego powodu, że rozmowa o bezpieczeństwie to jest rozmowa jednocześnie o pierwszej pomocy, o tym, że trzeba być świadomym, że każdemu z nas nawet tutaj podczas tego nagrania może się coś zdarzyć. Pytanie, ile osób, umie a zareagować. Jest tutaj sporo, potrafiłoby zareagować, gdybym na przykład upadła i potrzebowała tej pierwszej pomocy. Ty tego uczysz. W jaki sposób tego uczysz? W jaki sposób o tym mówisz? Poza tym, że piszesz na ten temat książki o charakterze poradnikowym. Ja sama się tego uczę, bo pierwszej pomocy nie jestem z wykształcenia medykiem, jak pan rektor doskonale wie. Natomiast no, przeszłam kursy pierwszej pomocy, ale to też nie jest tak, że ja przeszłam je jednorazowo, ponieważ wychodzę z założenia, co zresztą większość moich kolegów ratowników medycznych również mocno propaguje, że takie kursy powinno się odnawiać co pół roku, bo to są jednak umiejętności, których na co dzień możemy zapomnieć. Poza tym, kiedy my udzielamy komuś pierwszej pomocy, to jest to sytuacja niezwykle stresogenna. I jeśli to będzie dotyczyło naszych najbliższych, rodziny, dziecka, partnera, no to ten stres będzie ogromny. Ja to wiem, bo ja to przeżyłam. Wydawało mi się, że potrafię udzielać pierwszej pomocy, a kiedy moje dziecko zalało się krwią w domu, będąc obok mnie, nie wiedziałam, co robić, nie potrafiłam zadzwonić. Ja to opowiadam za każdym razem, kiedy ktoś mnie pyta, ale tak, no ja nie potrafiłam sobie przypomnieć numeru 112. Tak zadziałał mój mózg. No ale widzisz, to pytanie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie drugiej osoby nauczyć reagowania w takich sytuacjach. Pytanie, czy nie jest tak, że ten stres zawsze wygra ze zdrowym, chłodnym, racjonalnym podejściem i nawet jeżeli będziemy wiedzieli, co powinniśmy zrobić, to i tak będziemy zablokowani w tym naszym działaniu przez stres, przez emocje. Jest sens w ogóle o tym uczyć, edukować, bo sytuacja, która się wydarza, jest tak nagła i tak niespodziewana, że ta nasza wiedza gdzieś tam prawdopodobnie uleci nam z głowy w tym momencie, jak ten numer 112. Może się tak zdarzyć. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, że każdy człowiek, jeśli nauczy się raz pierwszej pomocy, czy będzie przechodził te kursy regularnie, co pół roku, nawet gdyby je przechodził co 3 miesiące, to czy będzie w stanie udzielić pierwszej pomocy w sposób właściwy i fachowy. Natomiast jestem przekonana, że jeśli nauczymy się pewnych schematów, jeśli je wypracujemy, to większa szansa na to, że będziemy potrafić to zrobić i że właśnie te nasze emocje opanujemy. Ja pierwszym razem byłam spanikowana, ale kiedy druga sytuacja u nas w domu się pojawiła, moje dziecko dostało drgawek ponad 30-minutowych, takich, którymi nawet ekipa karetki pogotowia nie potrafiła sobie poradzić, będąc u nas, mając przecież leki, to do przyjazdu karetki my z moim mężem zachowaliśmy się naprawdę bezbłędnie. Mm-hmm. Mogę to teraz powiedzieć. Czyli można. To nie było, bo ja, pierwsza sytuacja wyglądała w ten sposób, że ja biegałam z moim dzieckiem po domu, będąc sama nie wiedziałam, co zrobić. W ogóle nie wiedziałam, co zrobić. Panikowałam, zadzwoniłam do męża. Tutaj już znaliśmy te schematy i wiedzieliśmy, że przez to, że pewnie tym tematem tak mocno się zajmowałam, że ten nasz spokój jest niezwykle potrzebny.
I dlatego nasze dziecko na przykład nie udusiło się, bo ułożyliśmy ją w bezpiecznej pozycji, pamiętaliśmy o odchyleniu głowy. Więc ja też doskonale wiem, kiedy rozmawiam na przykład z lekarzami, czy rozmawiam z ratownikami medycznymi, to największą bolączką właśnie ekip ratunkowych, które przyjeżdżają na miejsce, jest to, że wszyscy czekają na nich z tą pomocą. I jest taka historia jednego zresztą z moich konsultantów w tej książce, Artura Żurka, który pracuje tutaj w śląskim pogotowiu, w wojewódzkim pogotowiu w Katowicach, kiedy opowiadał mi, że jadą do rodziny, tam jest kilka osób i każda coś robi, jedna krzyczy, druga płacze, ktoś pali papierosa, a na środku leży człowiek, ojciec. I nikt mu nie pomaga. I kiedy ta ekipa zjawia się na miejscu, a ta osoba była niedotleniona przez kilkanaście minut, bo mniej więcej tyle średnio zajmuje czas dojazdu ekipy jeszcze w pandemii, to już w ogóle się wydłużało. No i jak oni mają mu pomóc? Kiedy on był niedotleniony, nie dało się tego człowieka uratować. Więc naprawdę nasze ręce to są ręce, które być może będą życiem dla drugiej osoby. I o ile rozmawiamy o tym, że taka historia może się wydarzyć gdzieś na ulicy i na ulicy możemy być zmuszeni do tego, żeby komuś udzielić tej pierwszej pomocy. I to na nas nie robi jeszcze takiego wrażenia, bo nie znamy, nie będziemy znać tego człowieka hipotetycznie, oczywiście nie będziemy wiedzieć o nim nic, ale jeśli to się wydarzy w domu i my będziemy sami w domu, na wakacjach, gdzieś w takim miejscu, nie wiem, w górach, na jakiejś podczas pieszej wycieczki. Jesteśmy zdani na siebie wtedy. No jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. I staram się właśnie w tych mediach społecznościowych uczulać wszystkich, że tak może się zdarzyć i uczulać przede wszystkim rodziców, dziadków, że musimy przewidywać to, co nasze dziecko zrobi. Oczywiście, tak jak mówię, tego się nie da zupełnie zrobić. Natomiast jeśli my stworzymy takiego odpowiedzialnego i świadomego człowieka, to szansa na to, że on będzie bezpieczny, będzie znacznie większa. Nie potrafię powiedzieć procentowo, o ile większa, ale większa na to, że nic złego się nie wydarzy. A nie spotykasz się z takimi reakcjami czasami? Co nam pani tutaj będzie opowiadać? Przecież my się bardzo dobrze znamy na wychowaniu dzieci, już wychowaliśmy trójkę, to nam tego rodzaju rady są niepotrzebne. W Polsce się wszyscy znają na polityce, medycynie i wychowywaniu dzieci. Tylko ja mam wrażenie, że ta ostatnia dziedzina jest chyba najtrudniejsza, a nie mamy tego świadomości, że wymaga wiedzy i to z bardzo wielu dziedzin wymaga bardzo nowoczesnego i odpowiedzialnego podejścia. I to nie jest takie proste. Wychować nie. dziecko, zadbać o jego bezpieczeństwo. Natomiast pytanie, czy jest popyt na takie działania i na takie tematy, jakie ty proponujesz, czy też po stronie rodziców jest mur, my wiemy lepiej? Zacznę może od tego, że ja bardzo wiele błędów popełniam jako mama, jeśli chodzi o wychowanie dziecka i pewnie gdybyś jeszcze raz moje dziecko teraz przyszło na świat, masę rzeczy zrobiłabym zupełnie inaczej, więc nie jestem mamą idealną i nie doradzam nikomu idealnych rozwiązań, bo ja ich po prostu nie znam, ale wiem, że jeśli będę myślała o bezpieczeństwie takim codziennym, domowym mojego dziecka, to już jest bardzo dużo i jeśli będę miała świadomość tego, że muszę siebie nauczyć pierwszej pomocy, muszę moją rodzinę nauczyć pierwszej pomocy i muszę mojemu dziecku mówić, jak ważne jest to, by komuś pomagać, to będę miała w domu fajnego, bardzo empatycznego człowieka, który będzie wiedział, co robić, jeśli coś mi się stanie. I dlatego czuję się dobrze, niczego nie zakładam, ale nie wiem, czy kiedyś nie będzie taka sytuacja, nie dojdzie do takiej sytuacji, że to moja córeczka będzie musiała mi pomóc, bo będziemy właśnie w domu same. I kiedy na początku powstała ta książka, to dostałam bardzo dużo ciepłych słów. Zresztą do tej pory czasem dostaję i zdjęcia małych czytelników, i miłe wiadomości, że że ktoś się cieszy, że coś takiego powstało, bo ta książeczka podzielona jest na rozdziały i dla dziecka, i dla rodzica.
To jest taki sposób na to, może nawet nie do końca, żeby dać cały pakiet wiedzy, bo tego się nie da zrobić w książce dla dzieci. Natomiast ta książka miała prowokować i prowokuje do dyskusji w domu. Z moim mężem taki czas, kiedy właśnie spokojnie można sobie porozmawiać z dzieckiem, to jest czas wieczorny, czy wcześniej jest zabawa, ale wieczorem, kiedy czytamy książki, zawsze je czytaliśmy. No i właśnie tak zrodził się też pomysł, że jeśli czytamy, to czytajmy o czymś, o czym możemy też od razu podyskutować. Nie tylko w sytuacji, kiedy już tam do czegoś dojdzie, dlaczego się polałaś tą kawą, dlaczego ruszasz, dlaczego, nie wiem, ciągniesz za obrus, tylko porozmawiajmy o tym wcześniej. Świadome dziecko będzie wiedziało, żeby nie ciągnąć za ten obrus, kiedy coś gorącego stanie, na nim stoi, ale no oczywiście nie zawsze tak może być, bo ja na przykład wielokrotnie rozmawiałam z moją córką o tym, że nie można niczego wkładać do noska, tłumaczyłam dlaczego i że żadnych małych przedmiotów. I kiedyś przed, też akurat wyjeżdżałam na taką dosyć ważną konferencję i okazuje się, że moje dziecko mnie woła i mówi, że nie mam już tego koralika. Ja mówię, jakiego koralika? Gdzie on jest? Upadł mi. A gdzie ci upadł? Do noska. No i okazało się, że koralik różowy w kształcie serca wylądował w nosku mojej córeczki. Ja ją pytam, mówię, już po wszystkim, właśnie wtedy też zachowałam zimną krew i mówię, Klementynko, ale przecież tyle razy rozmawiałyśmy. Wydawało mi się, że wiesz, że nie wkładamy przedmiotów żadnych do noska. I ona mówi, że tak, ale mówiłaś, że małych, a on był duży i chciałam zobaczyć, czy się zmieści. Więc logika dzieci jest zupełnie inną logiką niż nasza i wszystkiego nigdy nie przewidzimy, ale no małego koralika już nie wkładała. Ale bardzo mi się podoba twoje podejście, które zakłada, że właściwie wszystko zależy od tego, czy my rozmawiamy z dzieckiem, czy jesteśmy uważni na jego logikę. Musimy cię zatrudnić u nas w Instytucie Pedagogiki, bo taki wykładowca uczący przyszłych pedagogów to byłby skarb. A propos studiów, bo już trochę powiedziałaś o tym, że dziennikarstwo ci pomaga i pomagało w działalności edukacyjnej, w rozpoznaniu choćby tych problemów związanych z bezpieczeństwem, czy uwrażliwiło cię na te sytuacje. Do dziennikarstwa trafiłaś dzięki Humanitas. Tylko i wyłącznie dzięki Wyższej Szkole Humanitas, dlatego że, jak pan rektor no, pewnie doskonale pamięta, byliśmy tym pierwszym kierunkiem, który był dziennikarstwem radiowo-telewizyjnym. Mm-hmm. I kiedy ja zaczynałam studia, no to miałam zajęcia z prawdziwymi praktykami, ludźmi, którzy na tym dziennikarstwie zjedli zęby albo zjadali wtedy, bo to przecież byli jeszcze młodzi ludzie. Do tej pory są, tak jak na przykład Agatka Kalafarska, z którą miałam przyjemność, ogromną przyjemność pracować, bo właśnie będąc na studiach, Agata zaprosiła mnie do siebie na staż, na praktyki. Mhm. A ona u nas prowadziła zajęcia z dziennikarstwa telewizyjnego. Telewizyjnego. I tak trafiłam właśnie do TVN24 i myślę, że to chyba jest dużym sukcesem, że od razu po studiach rozpoczęłam pracę, a właściwie jeszcze w trakcie przecież, w miejscu, w którym jestem do dziś. Co prawda teraz jestem na urlopie wychowawczym, i zajmuję się właśnie tematami związanymi z bezpieczeństwem, jakby w zupełnie innym wymiarze, chociaż trochę też telewizyjnym, bo właśnie okazuje się, że coraz częściej, bo nie skończyłam jeszcze tamtej myśli, że coraz częściej na takie tematy rodzice jednak chcą rozmawiać i ja nie spotkałam się z hejtem. Oczywiście zdarzają się takie komentarze, że nie no, tyle lat tak było i to mówię, zobaczyłam kiedyś filmik u takiej rodziny, która prowadzi naprawdę bardzo duże konto na Instagramie, gdzie córeczka jedzie za kierownicą, siedzi na kolanach swojego taty. Daleka jestem od robienia takiej burzy w mediach, żeby to od razu publikować u siebie, oznaczać, wytykać komuś błędy. Każdy te błędy popełnia, ja tak jak powiedziałam, ja również jako mama. Więc napisałam taką uprzejmą wiadomość, chociaż wydaje mi się, że ona też była stanowcza, bo uważam, że takie rzeczy w sieci nie powinny być pokazywane. Poprosiłam tych państwa o to, żeby usunęli ten filmik, ale nie dlatego, że on się mnie nie podoba, tylko dlatego, że on jest po prostu niebezpieczny dla innych rodziców.
sami doskonale wiemy, jak działają media społecznościowe i ludzie, którzy mają, prowadzą duże konta, jeśli powiedzą, że robimy zbiórkę, to okazuje się, że nagle tak można znaleźć pieniądze. Jeśli powiedzą, że kupcie ten produkt, to sprzedaż idzie w górę. Statystyki w tej kwestii nie kłamią. I niestety, jeśli pokazują takie zachowania, które są niebezpieczne, to bardzo łatwo może znajdują dojść do tego, tak, znajdują naśladowców. I tam, pod tym postem, bo ci państwo mi nie odpowiedzieli, więc napisałam komentarz. No, pojawiło się dużo takich negatywnych, nawet nie uderzających we mnie, natomiast zawsze tak wszyscy robili. Mój dziadek mnie tak woził, mój tata mnie tak woził, a jak dziecko ma się nauczyć jeździć samochodem? No, ma się nauczyć wtedy, kiedy będzie miało odpowiedni wiek do tego, żeby się nauczyć. I po to są kursy, więc do mnie te argumenty w ogóle nie przemawiają. Natomiast nie wiem, czy ktoś z tych osób, które komentowały, widziały dziecko po wypadku samochodowym, bo ja widziałam. I właśnie może gdyby wiele z tych osób miało takie obrazy przed sobą, to tak głupio nie komentowałoby w sieci, bo to są po prostu głupie i szkodliwe komentarze, jeśli zachęcamy kogoś do czegoś, co może być potencjalnie niebezpieczne. Ja nie mówię, że coś musi się zdarzyć, ale może się wydarzyć. Więc jeśli może się wydarzyć, to nie robimy tego. Nie kuśmy losu, nie zachęcajmy. Zresztą w ogóle, bo tak z jednej strony media społecznościowe, Instagram, TikTok, to też są bardzo fajne, wartościowe treści, ale właśnie jest wiele takich treści, które tworzone są, takich filmów tylko dla lajków i niestety często się pojawiają, to zwłaszcza na zagranicznych kontach, takie na przykład rodzice uczące swoje dziecko wspinaczki gdzieś bardzo wysoko w górach, kilkulatka i nie wiem, huśtającego tego kilkulatka na linię nad przepaścią. No i ja mam dreszcze i mając świadomość tego, co może się wydarzyć, w życiu bym na coś takiego nie pozwoliła. Poza tym, no my jesteśmy odpowiedzialni za tego człowieka, musimy zrobić wszystko, by on był bezpieczny. I ktoś mówi, i takie komentarze też czytam, no tak, ale to jak nauczyć odwagi? No myślę, że naprawdę jest wiele innych sposobów na to, by dziecko nauczyć odwagi i przebojowości. I jeśli ktoś chce zajmować się dyscyplinami, które są potencjalnie bardziej niebezpieczne od innych, to musi być tego świadome. No kilkulatek nie będzie miał takiej świadomości. I dlatego takie zachowania i takie postawy, może nie piętnuję, ale staram się gdzieś wyłapywać i jednak pisać do tych osób wiadomości, że to nie jest dobre. Tak jak mówię, nie chodzi mi o robienie jakiegoś szumu medialnego, chociaż chyba wtedy najbardziej są zauważalne takie treści, kiedy jest to mięso, kiedy ktoś się kłóci. Daleka jestem od tego, natomiast no wierzę, że być może kiedyś taka moja wiadomość komuś bardzo pomoże. Nawet byłoby oczywiście bardzo dobrze, gdyby tak się stało, gdyby ktoś w takiej sytuacji zagrożenia sobie przypomniał. Natomiast no myślmy, że chodzi o to, żeby rodziców zmusić do myślenia, rodziców, opiekunów. Pan rektor też pytał o to właśnie, jak ludzie reagują. Największy stres, jaki przeżyłam w związku z tematami związanymi z bezpieczeństwem dzieci, to były spotkania z seniorami, kiedy zostałam zaproszona kilkukrotnie na prowadzenie takich zajęć z seniorami. Fantastyczne audytorium, ale wymagające. Oj, mocno. Bardzo. I też chyba często przekonane o swojej racji, nieomylności, czy nie? No właśnie, i takie było moje założenie. I sobie pomyślałam, ja dziewczynka sobie stanę przed tymi babciami, dziadkami, którzy wychowali 12 i ja mam im teraz opowiadać o bezpieczeństwie. Byłam niezwykle zaskoczona zaangażowaniem, bo zrodziła się z tego ogromna dyskusja i chyba największym takim sukcesem tych spotkań było to, że ci ludzie mieli zapisać się na kursy pierwszej pomocy. Że nagle spadają klapki z oczu. Ja też
nie oszczędzałam tych dramatycznych historii, bo uważam, że trzeba ludźmi wstrząsnąć, trzeba im opowiedzieć o czymś, co jest, co się wydarzyło, co jest dramatyczne i czego na przykład możemy uniknąć, żeby dotrzeć do ich świadomości. I tam bez wątpienia dotarłam, bo było zaproszenie na kurs pierwszej pomocy. Nie wiem, czy on się później odbył, bo to już było bez mojego udziału, ale myślę, że tak, więc uważam, że jest to sukcesem, ale też te rady są wspaniałe, bo te nasze spotkania, mówię nasze, bo na ogół jestem jeszcze z ratownikiem medycznym, czy to z seniorami, czy z dziećmi, one są owocne, myślę, że nie tylko dla tej drugiej grupy, ale też dla mnie. Wiele rzeczy mi uświadamiają, właśnie chociażby to logiczne myślenie dzieci, które jest zupełnie odmienne od naszego. No i też często wtedy właśnie wpadam na jakieś pomysły dotyczące czy to postów, czy jakichś relacji. No i tak czy to, tak to projektów, się rodzi, czy nowych to projektów. Ciągle się dzieje, u ciebie tysiąc pomysłów w głowie i część jest naprawdę z sukcesami realizowana. Tak, choć mam nadzieję, że teraz ta wiosna i to, co gdzieś już wystartowało, pomału naprawdę mocno wykiełkuje. Mówię tutaj o akcji Kocham, wiem jak ratować. To jest takie hasło, które wpadło mi do głowy chyba podczas takiej rozmowy z Jurkiem Owsiakiem właśnie na antenie TVN24. I kiedy przed tym naszym spotkaniem live, bo byliśmy w dwóch różnych miejscach, mieliśmy dyskutować o pierwszej pomocy, to właśnie wtedy zrodził się pomysł, że najłatwiej dotrzeć do tej świadomości osoby, którą chcemy zachęcić do nauki, właśnie poprzez to, że powiemy mu, musisz się nauczyć ratować, bo przecież kogoś kochasz i ta twoja ukochana osoba może kiedyś tej pomocy potrzebować. Tak zrodził się pomysł, ale on później bardzo mocno ewoluował, to pan rektor doskonale wie, bo rozmawialiśmy też właśnie raz w tym temacie. Jest jedna grupa społeczna, która w naszym kraju jest bardzo mocno wykluczona i to nie jest jakby moja opinia, tylko to wynika z raportu dotyczącego osób głuchych, ponieważ dostępność osób głuchych do treści wszelakich, a takich związanych z pierwszą pomocą jest naprawdę mocno ograniczona i takich z bezpiecznymi zachowaniami to już w ogóle ograniczona, dlatego kiedy razem z Olgą Bończyk i kilkunastoma fantastycznymi osobami pro bono udało nam się stworzyć cykl filmików edukacyjnych w polskim języku migowym. One pojawiły się na YouTubie, one również trafiły bezpośrednio do placówek zajmujących się dziećmi, czy też bardziej może do animatorów. To wiem, że są te treści wykorzystywane i właśnie pokazujemy też dzieciom, że trzeba myśleć o wszystkich i trzeba myśleć o tych osobach, które tak jak my, chcą być bezpieczne w społeczeństwie, ale mają mniej niż my wszyscy o ten jeden zmysł, czyli o zmysł słuchu. To jest zresztą wspaniałe środowisko. To są osoby, które nawet nie uważają się za osoby z niepełnosprawnościami. One po prostu nie słyszą, natomiast wspaniale się rozwijają, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że... Na jakie bariery trafiają, sobie nie wyobrażamy, nie będąc osobami głuchymi. Dokładnie. Mnie się wydawało kiedyś, lata temu, że jeśli w telewizji są napisy, a ja sobie mogę włączyć film z napisami, to osoba głucha poradzi sobie z tym filmem. Natomiast okazuje się, że dla dużej części osób głuchych napisy, to tak naprawdę czytanie w języku obcym, bo ich pierwszym językiem jest polski język migowy. On też ma swoje dialekty w różnych częściach kraju. To jest w ogóle wspaniała dziedzina, jeśli chodzi o zgłębianie dla osób słyszących, bo my o wielu rzeczach nie mamy pojęcia i ja byłam zafascynowana tym językiem, chociaż go nie znam. Znam jakieś podstawowe zwroty. Natomiast no, faktem jest, że te osoby mają ogromnie utrudnione życie, pracę. Właśnie te osoby przede wszystkim na przykład starsze albo dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać i uczą się tylko tego migania, więc trzeba jak najczęściej do nich wychodzić. Cieszę się, że jest coraz więcej takich projektów, że gdzieś tam się pojawiają właśnie w sieci, że osoby głuche też przestały być osobami
które spycha się na margines. Ja znam wielu głuchych, którzy w mediach społecznościowych, na Instagramie prowadzą swoje kanały i jest jedna z pań, która też z którą konsultowałam jakby różne treści, bo sama jest mamą, jest osobą głuchą i kiedy widzę, że osoba głucha wrzuca filmik ze swojej podróży i wrzuca tam muzykę pod ten filmik i wiem, że ona to robi dla nas, dla tych, które słyszą, to naprawdę szapoba, jest to wspaniałe i chciałabym, żeby każdy z nas właśnie w ten sposób myślał, żebyśmy te osoby zauważali i dlatego też pomysł na ten projekt Kocham, wiem jak ratować, właśnie w tłumaczeniu na polski język migowy i tak jak mówię, to wystartowało, wykiełkowało, a teraz jeszcze wiele pracy przed nami, ale nie mówimy dość, nie ale wiosna napędza. Ale wiosna napędza, tak, mam nadzieję. Powiedziałaś, że czasem stajesz w auli wykładowej przed seniorami, ale nie tylko przed seniorami. Jak zostajesz wykładowcą na chwilę, na tę godzinę, dwie, wspominasz wtedy studia? Przychodzą ci do głowy takie momenty, kiedy to ty byłaś po tej drugiej stronie auli wykładowej i miałaś przed sobą mnie, nie wiem, profesora Gierulę, czy Jurka Korczyńskiego, czy Agatę Kalafarską, którzy uczyli cię dziennikarstwa praktycznie. Wracają czasem te wspomnienia z Humanitas? Wracają bardzo często, wracają też, bo wielu moich kolegów i koleżanek odezwało się do mnie właśnie za pośrednictwem na przykład Instagrama, bo dzisiaj są sami rodzicami i często dostaję od nich też miłe wiadomości. Te studia w ogóle często do mnie wracają, to co się działo na studiach, z jednej prostej przyczyny, bo tak naprawdę stworzyły mnie jako dziennikarkę. I oczywiście to wszystko, czego się nauczyłam, to po pierwsze są studia, po drugie oczywiście praca redakcyjna. Natomiast no, dały mi możliwość pracy w tym zawodzie, pokazały mi, że ten zawód potrafi być piękny, jest bardzo ważny, bo co do tego nie mam żadnych wątpliwości, jak ważne jest dziennikarstwo w naszym kraju, ale Ale wiesz, studia dziennikarskie to też nie jest tylko nauka warsztatu. To jest chyba siłą tych studiów, że one dają szerokie horyzonty, bo tam masz i trochę psychologii, trochę historii, trochę socjologii, trochę politologii, trochę prawa i ekonomii. Tak. Więc poza wiedzą taką warsztatową, nie wiem, o gatunkach dziennikarskich, one też uczą myślenia, uczą rozumienia świata. To jest chyba ich wielką siłą. Ogromną siłą. I ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, dlatego że kiedy myślę sobie, co potrafi dziennikarz, to on często potrafi wszystkiego trochę. I te studia rzeczywiście, te zajęcia, które mieliśmy i spektrum tych zajęć było tak ogromne, że ja teraz bez problemu, też przez pracę zawodową oczywiście, radzę sobie w takich dziedzinach, w których kiedyś pewnie bym sobie nie poradziła i o których przeciętny człowiek normalnie nie myśli, bo się nie zajmujemy takimi rzeczami na co dzień. Natomiast kiedy jest się dziennikarzem i pracuje się w telewizji newsowej, dramaty, historie dotyczące morderstw czy jakichś kryminalnych rzeczy, to jest jedno, ale druga część to jest ta praca i tak się zaczyna jako researcher, gdzie antena jest wypełniona różnymi programami, każdy program to są różne materiały, no i ktoś te materiały tworzy i tworzą je researcherzy, więc mikrofon w dłoń i proszę, teraz nagrywamy setkę dotyczącą na przykład jakąś wypowiedź dotyczącą, nie wiem, zaćmienia słońca, a za chwilę muszę wiedzieć, co się dzieje w polityce, bo jest konferencja prasowa. I dlatego też w życiu takim dorosłym, dojrzałym, dziennikarz moim zdaniem potrafi sobie z każdym problemem poradzić, bo nawet jeśli ja czegoś nie wiem, to wiem, kto może wiedzieć i jak mogę się tego dowiedzieć ja, żeby sobie poradzić, nie wiem, z jakimiś historiami dotyczącymi na przykład budowy domu, tak? To jest naprawdę ogrom takiej wiedzy, którą trudno powiedzieć, że ona jest zmaterializowana, bo ja czasem sobie nie zdaję sprawy dopiero podczas rozmowy z kimś, że na przykład znam odpowiedź na jakieś pytanie, albo wiem, jak wygląda cała procedura w jakiejś, nie wiem, w jakimś urzędzie. No ja skąd? Bo rozmawiałam kiedyś bo to badałam. Te studia też nauczyły mnie chyba takiej
rzeczy, której bardzo brakuje w dzisiejszym, przede wszystkim świecie mediów społecznościowych. Nauczyły mnie tego, jak ważne jest źródło informacji i że to źródło powinno być naprawdę bardzo mocno przepytane i wiarygodne, tak. Jak ważna jest weryfikacja informacji w tym świecie fake newsów wszelakich. I ludzie tego nie wiedzą. Nie zdarzyło mi się. Mój mąż czasami mnie pyta, dlaczego tak długo trwa dodanie jakiejś prostej relacji na Instagrama dotyczącej jakiegoś na przykład zdarzenia. No dlatego, że ja nigdy bym jej nie podała, nie znając źródła, nie oznaczając tego źródła i nie weryfikując tego, co za chwilę zamierzam przedstawić no, swoim odbiorcom. Więc myślę, że wiele osób nie zdaje sobie tego, z tego sprawy, bo nigdy się tym nie zajmowało, bo ludzie właśnie bezmyślnie kopiują i stąd to, o czym pan rektor mówi, czyli wszystkie fake newsy, bo czasem te fake newsy są puszczone w świat nie dlatego, że ktoś chciał tak zrobić, tylko dlatego, że po prostu nie wiedział, nie sprawdził, a o dziwo są łatwe sposoby na to, by dotrzeć do właśnie do tego źródła, by coś zweryfikować, by czegoś, no przecież to my, publikując w mediach społecznościowych, mówimy stop, nie będę tego wrzucać, ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda. No ale znów wracamy do słowa klucza dzisiejszej rozmowy, świadomość. Trzeba być świadomym tego, że czasami ktoś albo intencjonalnie, albo nieintencjonalnie nas wprowadza w błąd, ale my nie dajmy się w ten błąd wprowadzić. Sprawdzajmy, weryfikujmy, kontrolujmy treści i zanim coś opublikujemy i pozwolimy pojawić się setkom lajków na naszym portalu, po prostu to sprawdźmy. I prawo prasowe tutaj zawsze mi się kłania i ja pamiętam, że my wtedy na wykładach rozmawialiśmy o sytuacjach, które zdarzyły się w przestrzeni publicznej, to było kilkanaście lat temu, ale to też jest tak mocno zakorzenione w głowie, że no przecież jestem odpowiedzialna, mi grozi za to odpowiedzialność karna i dla mnie nie ma, już nie mówię o takiej odpowiedzialności względem drugiego człowieka, to już absolutnie, natomiast mam zawsze z tyłu głowy, że to, co za chwilę opublikuję, nawet jeśli to jest tylko Instagram, nawet jeśli dotrę, nie wiem, do 1000 osób, to mogę na przykład komuś zaszkodzić, bo czegoś nie sprawdziłam. Nigdy tego nie zrobię. Tego nauczyły mnie studia, że właśnie to źródło trzeba weryfikować wielokrotnie, zgłębiać dany temat i przecież są, tak jak mówię, no, dziennikarz każdego tematu trochę liznął, mówiąc zupełnie kolokwialnie, ale jeśli chce się zająć jakimś tematem tak na poważnie, chce poświęcić na to więcej czasu, to ta praca też pozwoliła mi poznać tyle ludzi, którzy mają wiedzę w danej profesji, a nawet jeśli nie, to przecież jest internet, zawsze mogę kogoś znaleźć, porozmawiać, że no tak łatwiej tworzy się treści, kiedy mamy kogoś, kto nas jeszcze prowadzi, kto też nas uczy, bo ja przecież przygotowując te treści edukacyjne, sama się uczę bardzo wielu nowych rzeczy, ale właśnie sięgam do tego źródła i wszystkim to polecam, którzy zamieszczają cokolwiek w internecie. A teraz może zdradzę tajemnicę, bo praca w mediach nie tylko pozwoliła ci poznać bardzo wiele osób, które mają do zaproponowania jakąś wiedzę, ale też pozwoliła ci poznać męża. Tak, no to nie da się ukryć, że tak jest. Mojego męża poznałam na sali, a chociaż jeszcze nie, właściwie przed salą rozpraw. Ale to też było chyba jedno z twoich najtrudniejszych wyzwań zawodowych, bo wiem, o jakiej sali rozpraw mówisz. Relacjonowałaś jako dziennikarka TVN24 chyba najgłośniejszy proces karny na Śląsku ostatnich lat, czyli proces zabójczyni małej Madzi, Katarzyny W. Twój mąż reprezentował oskarżoną w tym procesie, a ty relacjonowałaś ten proces dla TVN24. Tak. I co, przed tą salą sądową poznałaś męża? Przed tą salą sądową, ale jeszcze... Jak to było? Ach, teraz pytanie, jak to było latami. Mąż był czwartym obrońcą Katarzyny W. To rzeczywiście był bez wątpienia jakby zawodowo największe wyzwanie. Kiedyś to liczyliśmy w redakcji dla programów interwencyjnych, dla których wtedy dla TVN24 pracowałam. Stworzyłam ponad 40 materiałów dotyczących samej Katarzyny W, przygotowań i początku procesu. To jest naprawdę ogromna liczba, bo my właściwie codziennie było nas wymagane wtedy, kiedy
tym tematem żyła cała Polska, a był to temat absolutnie jedynkowy. I nieważne, czy to było radio, prasa, czy telewizja, wszędzie Katarzyna W. i Mała Madzia to byli był na temat, tak, byli na czołówkach. No i od nas, jako od dziennikarzy, wydawcy i widzowie wymagali tych najświeższych informacji. A tam czasem się nic nie działo, to znaczy, kiedy już trwało postępowanie i znaleziono ciało Madzi, ciało dziewczynki, no to przecież była bardzo żmudna praca fantastycznego zespołu, jeśli chodzi o pracę prokuratorów i policjantów, bo to, ile oni wykonali opinii, z jakimi rzeczami się musieli zmierzyć, żeby dojść do tych swoich ustaleń, naprawdę jest, no, akta są niesamowite, niesamowite, jeśli chodzi o to, co ci ludzie zrobili, żeby wyjaśnić całą sprawę. I, no, ale oni pracowali w ciszy, nie o wszystkim mówili mediom, ale od nas się wymagało, żebyśmy pokazywali, opowiadali, mówili, więc wymagało to ogromnej kreatywności i pamiętam, że kiedy kolejny raz zostałam postawiona przed właśnie takim zadaniem... Przynieść coś. Tak, przynieść coś, zrób materiał inny, którego nie było, a już miałam wrażenie wtedy, że już przecież powiedziałam wszystko. Zresztą myśmy często mieli takie wrażenie, zanim ten proces ruszył, że nie, no już wszystko powiedzieliśmy, no już no o tym było, o tamtym było, jaki tu wątek. To wpadłam na pomysł, żeby pokazać sprawę małej Madzi i Katarzyny W. oczami dziennikarzy, którzy przy tej sprawie pracowali. I pamiętam wtedy docenienie tych starań przez wydawców, bo wyszedł nam z tego fantastyczny materiał, który właśnie pokazywał, jak bardzo ta sprawa dla nas tutaj na Śląsku, mówię o dziennikarzach, była ważna, jak bardzo nas zjednoczyła. To był wspaniały dziennikarski czas. To był czas, kiedy w ogóle nie było podziałów między redakcjami. Każdy chciał mieć newsa, każdy chciał nagrać jako pierwszy, pokazać jako pierwszy. Natomiast to koleżeństwo było na najwyższym i myślę, że taki poziom już się nie powtórzy, ale na najwyższym poziomie, jaki można sobie wyobrazić, do tego stopnia, że dziennikarze niezależnie od... Teraz mamy, wiemy wszyscy, jaką wojnę, jeśli chodzi o środowisko dziennikarskie, jak ono jest mocno podzielone przez obecne władze. Natomiast... Społeczeństwo jest podzielone i te podziały występujące w społeczeństwie przekładają się na system medialny. Siłą rzeczy. Natomiast to, myślę, są takie znajomości, które zawsze będą, może nawet nie trwały, bo wiadomo, że ludzie rozchodzą się potem do innych redakcji, w różnych miejscach teraz są ci, którzy pracowali przy tej sprawie. Natomiast to zawsze będzie tworzyło taką nić porozumienia między nami i to, że ktoś czekał przez kilkanaście godzin w mrozie, obserwował park Żeromskiego w Sosnowcu i ktoś z innej redakcji przynosił mu ciepłą herbatę albo bułkę. Wymienialiśmy się spostrzeżeniami, tym, co możemy razem zrobić, jak możemy się podzielić pracą. Myślę, że gdyby nie jeden wydawca wiedział, jak wtedy wyglądał przepływ informacji między redakcjami, to byłoby grożenie palcem i powiedzenie, nie, tak nie wolno. To był zupełnie inny czas, to była pierwsza taka sprawa w Polsce, to był wspaniały czas dla śląskich dziennikarzy, taki, który naprawdę no, u mnie zostaje mocno wyryty w sercu. Nie tylko dlatego, że właśnie tam zakochałam się w moim mężu na tej sali rozpraw. A może dla ciebie będzie ciekawostką, bo nie wiem, czy to wiesz, że twój mąż też u nas kiedyś pracował, był wykładowcą. Wiem. Prowadził zajęcia ze studentami administracji w Wyższej Szkole Humanitas. Wiem, że mąż pracował i nawet chyba go czasem odwoziłam już później, jak byliśmy razem na te zajęcia, ale to były weekendy i jednak tego czasu, szczególnie w zawodzie adwokata, jest bardzo niewiele, no a teraz, kiedy mamy rodzinę. Chociaż też bardzo miło je wspominam. Poświęcił się rodzinie i palestrze. Poświęcił się, tak. Marto, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Miło mi było gościć cię w pierwszym odcinku. Życzę ci powodzenia w realizacji wszystkich projektów, i tych dziennikarskich, i tych edukacyjnych. I zapraszam do Humanitas częściej. Wracaj w nasze progi. Bardzo dziękuję. Przyjmuję to zaproszenie i cieszę się, że dzisiaj się spotykamy, bo ja doskonale pamiętam nasze zajęcia. Teraz się boję. Tak? Ale myślę, że zupełnie niepotrzebnie.
bo one były naprawdę fascynujące, mimo tego, że pan rektor wykładał u nas wtedy, prowadził zajęcia z dziennikarstwa prasowego, które nigdy nie było w centrum moich zainteresowań, natomiast to nigdy nie były suche zajęcia, to zawsze była dyskusja i to źródła, o których mówiłam, to nie tylko prawo prasowe, ale to również to, co pan nam przekazywał na zajęciach, panie rektorze. Miło słyszeć. Sprawdzajmy źródła. Sprawdzajmy źródła. I Wyższa Szkoła Humanitas to jest dobre źródło wiedzy. I z tym przesłaniem państwa zostawiamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.